Są trzy aspekty związane z tym pytaniem. Po pierwsze, duży atom. I tutaj nasza rola to jest pełnienie części TSO, czyli Organizacji Wsparcia Technicznego, ponieważ ta organizacja prędzej czy później będzie potrzebna. My w tej chwili możemy pełnić tą rolę w kilku aspektach. Niektóre wymagają jeszcze dodatkowych inwestycji. Głównie dotyczy to badań materiałowych i obliczeń związanych z ewentualnymi uwolnieniami. To dotyczy spraw bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o reaktory modułowe, to tutaj sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Po pierwsze, jesteśmy współtwórcą własnego reaktora modułowego, który w tej chwili projektujemy. To jest HTGR, który NCBJ do spółki z stroną japońską projektuje. Reaktor wysokotemperaturowy do ewentualnego wykorzystania w przemyśle, bo on jest głównie dedykowany produkcji wysokotemperaturowej pary, ale oczywiście współpracujemy również z innymi firmami, które chcą wykorzystywać technologię SMR-ów do, no, na przykład do produkcji energii elektrycznej. Tutaj również będą korzystały z naszego doświadczenia związanego z bezpieczeństwem, z obliczeniami bezpieczeństwa. No i tutaj jest pewne rozdroże wynikające z tej działalności. Mianowicie, jeżeli zdecydujemy się jako kraj wejść i zostać takim prawdziwym hubem, czyli częściowo również producentem i eksporterem tej technologii SMR-ów, obojętnie, która zostanie w końcu wybrana i jakoś zdefiniowana jako do rozpowszechniania, to wówczas potrzebne będą kadry i kształcenie inżynierów związanych z tą technologią. I to jest nie tylko kształcenie operatorów, ale to jest również kształcenie sektora inżynierskiego, który jest w stanie reaktor obliczyć, zaprojektować na życzenie klienta. No i oczywiście potrzebne są jakieś spółki, które, czy tam firmy, które wyprodukują konkretne urządzenie. To jest dużo poważniejsze wyzwanie, też się do tego przygotowujemy. No i trzeci aspekt to jest współpraca z uczelniami. No, te uczelnie, które podpisały umowy na kształcenie kadry, owszem, je podpisały, ale tak naprawdę brakuje im i zaplecza, zarówno eksperckiego, jak i sprzętowego, żeby w tej chwili kształcić te kadry, więc będziemy współpracować z tymi wszystkimi uczelniami. Część tych współprac już się zaczyna.